To będzie filmowy zapis 4 miesięcy licheńskiego miejsca łaski. Byliśmy tam od maja do sierpnia. W splątaniu czerni i bieli, dni i nocy tego czasu, byliśmy z kapłanami i wiernymi. Chcemy opowiedzieć o tej szczególnej przestrzeni modlitwy i nadziei. Trwa wieczne misterium męczeństwa, zmartwychwstania, odkupienia, zbawienia. Ludzie wybierają dobro i zło w swojej trudnej, codziennej wolności. Krzyż jest w tym świętym znakiem nadziei. Bez niej nie ma życia człowieka, ale krzyż trzeba przyjąć do swojego serca, bo taka jest cena odkupienia i łaski. Boże nasz i Panie, uwielbiamy Cię razem z Najświętszą Marią Panną, Królową Polski, bo wielkie rzeczy czynisz dla nas i święte jest Twoje imię na wieki wieków. Amen. Umierał Tomasz Kłosowski, polski żołnierz w napoleońskiej bitwie pod Lipskiem. Matka Boża, jak mówi ludowa tradycja, dała mu jednak życie, przekazując przesłanie o swoim wizerunku, by ludzie się przed nim modlili i rozmawiali ze swoją Panią. Żołnierz odnalazł pod Częstochową obraz, który uznano za święty. Przyniósł wizerunek do licheńskiej ziemi. Po latach pasterz Mikołaj Sikatka przekazał ludziom wielką wieść. Oto, gdy modlił się przed leśną kapliczką z cudownym obrazem, ukazała mu się Matka Boża. Pasterz opowiedział o jej słowach: ile razy ten naród będzie się do mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę. Obraz ten wiszący na sośnie w gęstwinie leśnej niech będzie przeniesiony na godne miejsce i niech odbiera publiczną cześć. Znajdujemy się na ziemi konińskiej, we wsi Licheń, otoczonej piękną panoramą lasów i zielonych łąk. A pośród lasów cudowna tafla jeziora Licheńskiego. A tuż nieco na wzgórku znajduje się sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Matki Bożej Licheńskiej.
pierwsza świątynia tutaj na planie to jest świątynia Matki Bożej Częstochowskiej. Nieco dalej główna świątynia, w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej. A obok wspaniała Golgota jako symbol naszego zbawienia, jako wyraz wielkiej czci i wielkiej miłości względem tego Chrystusa, który tutaj na tym miejscu w czasie okupacji straszliwie w swoim wizerunku był znieważony. Dlatego też wznoszą się te potężne kamienie Golgoty, które ściągają mnóstwo ludzi, aby odprawiać drogę krzyżową i zadośćuczynić Panu Bogu za zniewagi w świętym znaku krzyża poniesione. A w środku sanktuarium cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej, tej, która objawiła się tutaj na tej ziemi, w pobliżu Grąblina, w lesie grąblińskim i tam dała swoje cudowne przesłanie. Niech naród przychodzi tutaj do mojego obrazu, tutaj pokutuje, tutaj zostawia swoje winy, tutaj niechaj modli się. W licheńskim sanktuarium wzniesiono Golgotę, przyniesiono ciężkie głazy, migotliwe minerały, stworzono stację męki pańskiej. I postawiono na wywyższeniu krzyż z figurą Jezusa, by ci, którzy przywędrowali do Lichenia, mogli na tej symbolicznej drodze śmierci i życia pomyśleć o Panu, o tęsknocie do Niego w swoich myślach i uczynkach. Pamiętaj, aby nikt w życiu przez Ciebie nie płakał i nie cierpiał. Szanuj przekonania innych i domagaj się, aby inni Twoje szanowali. Panie Jezu, pomóż mi w dźwiganiu mojego krzyża. Panie Jezu, pomóż mi, abym dla otoczenia nie był ciężarem. Abym nie był przykry i nieznośny. Jeden drugiego brzemiona noście i miłujcie się wzajemnie. Oto droga prawdy, oto droga sumienia, tej tajemniczej przestrzeni danej człowiekowi przez Boga. Nikt nie ucieknie przed swoim sumieniem. Tam nasza prawda, tam nasza wina. Sołtysi i sanktuarium. Przedstawiciele wiejskich wspólnot przybyli w pielgrzymce do Lichenia. Ziemska doczesność jest niezmiernie poważnie traktowana w sanktuarium Matki Bożej. Ojcowie Marianie, czyniący tu swoją posługę, doskonale rozumieją to, co jest praktyką życia społecznego. Jest to sanktuarium wsi polskiej. Dlatego też i sołtysi wybrali to miejsce na coroczne spotkania. Każde spotkanie ma swoje hasło, swoje wezwanie do Matki Boskiej. W tym roku hasłem jest odnowa sumienia. W ubiegłym roku było spotkanie poświęcone kobiecie polskiej, kobiecie wiejskiej. Wcześniej sprawom samorządowym.
Te hasła staramy się przetworzyć przez swoją pracę, zastosować je w swojej pracy. Szczególnie pielgrzymka, szczególnie była pamiętna ta, która odnosiła się do spraw samorządowych. Myśmy tutaj usłyszeli ze strony księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, który jest tutaj corocznym gospodarzem głównej mszy, o tym, jak ważna jest społeczność lokalna, jak ważne są gminy, sołectwa, ale także jak ważna jest rodzina. My tutaj potwierdzamy to, co sami wyznajemy, że nie zbuduje się państwa silnego, mocnego, zdrowego, jeśli nie będzie się budować zdrowej rodziny poprzez tą rodzinę zdrowego sołectwa, w naszym przypadku zdrowej wspólnoty jakiejś samorządowej, poprzez gminę wreszcie do całego państwa. Od 1949 roku sanktuarium znajduje się pod opieką Zgromadzenia Księży Marianów. Ta apostolska wspólnota zakonna została założona w Polsce przed 3 wiekami przez sługę Bożego ojca Stanisława Papczyńskiego. Jednoczy ona kapłanów i braci powołanych przez Boga do służenia Chrystusowi i Kościołowi pod opieką i na wzór niepokalanej służebnicy pańskiej w pracy duszpastersko-wychowawczej w kraju i za granicą. Marianie to służebnicy Najświętszej Maryi. Pracują w całej Polsce w ponad 20 miejscach służby Bolesnej Królowej Polski. Spotkać ich można jednak także w Brazylii, Australii, są misjonarzami w Rwandzie, pomagają ludziom w życiu i modlitwie w Portugalii, Niemczech, w Rzymie, w Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie, Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Litwie. Zakonny dom prowincjalny mieści się w Warszawie, a dom generalny w Rzymie. I oto słowa z suplikacji do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Królowo nasza, błagamy Ciebie, abyś udzieliła pokoju dniom naszym, abyś nam była wsparciem w próbach naszego życia, abyś chorych, smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła, abyś nam w godzinę śmierci bramy niebios otworzyła. Królowo nasza, błagamy Ciebie. Nasz Pan jest wielki, nasz Bóg jest ponad wszystkich bogów. Chwalcie imię Pana. Chwalcie Pańscy słudzy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry. Śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba. Na własność wyłączną wybrał Izraela. Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na niebie i na ziemi, na oczu i na wszystkich głębinach, z krańców ziemi sprowadza chmury, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr